niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do zobaczenia filmu z pielgrzymki do Chin, Hongkongu i Tybetu. Rok jubileuszowy sprawił, że grupa 20 osób udała się do kraju zbroczonego krwią chrześcijańskich męczenników. Nie tylko za czasów Mao, ale i dzisiaj, gdzie mordowani są biskupi, księża i zakonnicy. Wyruszamy 8 sierpnia z Polski. Przez 16 dni przemierzamy prawie 30 tysięcy kilometrów, wykorzystując 10 przelotów samolotem. Najpierw zwiedzamy Hongkong. Od 3 lat odebrany Anglii stanowi specjalny region administracyjny, zachowując na 50 lat swoją odrębność kulturową. Stanowi centrum światowego handlu i bankowości. Zwiedzamy Kanton, a później przepiękny Gion, gdzie 300 milionów lat temu, gdy wody morza cofnęły się, pozostała wyżyna zbudowana z piaskowca, który w ciągu milionów lat w wyniku erozji został przekształcony w niesamowite formacje skalne. Płyniemy rzeką Li, która według poetów jak wstążka błękitnego tiulu meandrami przełamuje się przez zielone wzgórze. Bambusowe tratwy, bawoły wodne, rybacy z kormoranami wytresowanymi do połowu ryb oraz ogromne lasy bambusowe to krajobraz rzeki Li. Ten 28-kilometrowy przepiękny odcinek szlaku wodnego przemierza każdego roku prawie 3 miliony turystów. Góry mają swoje nazwy. Skała ojca i syna, spinający się żółw, głowa smoka, wzgórza zielonego lotosu, góra drapiąca niebo. Starożytni opisywali scenerię Krasu jako czarodziejski kraj na ziemi. Mówi się, że Guin to miasto pośród gór, jezior i jaskiń. Dlatego artyści znajdują tutaj miejsca wielkich natchnień, a turystom przygotowano ekskluzywną bazę hotelową i wspaniałe chińskie jedzenie, które z obrotowych blatów można jedynie dosięgnąć pałeczkami. Występy zespołów folklorystycznych i akrobacje dokonywane przez dzieci dodają uroku temu niezwykłemu miastu. Razem z Chińczykami występujemy na scenie, aby poprzez zabawę i radość, niezależnie od koloru skóry i religii, budować Królestwo Boże na ziemi. Guin to miasto, gdzie hoduje się małże perłowe. Znajduje się tutaj jaskinia odnalezionej perły, która według legendy oświetlała pieczarę smoka. Jest też jaskinia trzcinowej fujarki, a przed nami rzeka Li oraz wzgórze trąby słonia. Maleńkie małpki pozują nam do zdjęcia, a po kąpieli w hotelowym basenie udajemy się do Chengdu, aby stamtąd, lecąc ponad wysokimi Himalajami, stanąć na tajemniczej ziemi Tybetu, gdzie wita się obcych, nakładając im białe szale, a uderzeniami w bęben odgania się złe duchy i moce. Tybet tłumaczy się jako dach świata, a Lhasa, stolica Tybetu, to miasto bogów. W XIII wieku zbudowano tutaj Potale jako jeden z cudów świata. Buddyzm
Jest tutaj religią, która obejmuje 70% analfabetów. Każdy obraca młynkiem, gdzie wewnątrz są długie taśmy z zapisanymi modlitwami. Przez dotykanie czołem ziemi oddaje się hołd Buddzie, a powtarzając słowa Om Mani Padme Hum, czyli o ty skarbie kwiecie lotosu, wchodzi się w stan medytacji. Są tutaj klasztory tybetańskie, gdzie każdy do połowy XX wieku liczył prawie 10 tysięcy mnichów. A oto jak wygląda ich nauka, gdzie jeden drugiemu przypomina mądrości Buddy. Kiedyś każdy klasztor Tybetu działał jako osobny uniwersytet z wydziałami teologii i mistycyzmu. Na słabo porośniętych wzgórzach pasą się rogate jaki, czyli zwierzęta podobne do naszych krów. Ludzie z czerwonymi opaskami na głowach to kampowie, którzy są nomadami, czyli ludem wędrującym wraz ze swoim stadem zwierząt. Utrzymują się głównie ze sprzedaży mięsa. Tybet jako dach świata znajduje się na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Przy oddychaniu odczuwamy rozrzedzone powietrze, brak tlenu i szybciej się męczymy. Jest tutaj 14 szczytów przekraczających 8000 metrów, a najwyższy to Mount Everest, który stanowi naturalną granicę między Tybetem a Nepalem. Duchowym przywódcą Tybetu jest Dalaj Lama, co znaczy ocean mądrości. Jak wierzą Tybetańczycy, na skutek reinkarnacji obecnie panuje Dalaj Lama XIV, wypędzony przez Chińczyków do Indii. W świątyniach oddaje się chwałę nie tylko Buddzie, ale także Dalaj Lamie. W czasie rewolucji kulturalnej w latach 1967-76 zamordowano tutaj ponad milion Tybetańczyków i wywieziono setki ton religijnych przedmiotów. Znowu 2 lata temu Chińczycy zamordowali 5 tybetańskich mniszek, które odmówiły śpiewania hymnu w czasie wciągania flagi chińskiej. Z Tybetu udajemy się do Xi'an, co znaczy złota stolica. Tutaj w 1974 roku odkopano armię terakotowych żołnierzy, mających towarzyszyć pierwszemu cesarzowi w życiu pozagrobowym. Odkopano już ponad 10 tysięcy postaci wojowników i koni naturalnej wielkości. Wszystko pomalowane z uprzężami z miedzi i o dziwo każdy wojownik inny. Cesarz Shi Huangdi, założyciel pierwszego scentralizowanego państwa w Chinach, żył w III wieku przed naszą erą. Przez 36 lat budował dla siebie podziemny grobowiec, wykorzystując przy tym 700 tysięcy ludzi. Po przepięknych występach w mieście Xi'an udajemy się do 10-milionowego Pekinu pełnego wojska i policji, aby stanąć najpierw przed czczonym dalej zbrodniarzem Mao Tse-tungiem, którego portret zawieszono na bramie prowadzącej do zakazanego miasta. Plac Tiananmen, czyli niebiańskiego pokoju, ma 40 hektarów powierzchni. Jest największym placem na świecie, mogącym pomieścić 500 000 ludzi. Udajemy się też do ukrytego za wysokim czerwonym murem skupiska świątyń. Obecnie stoimy na szczycie ołtarza niebios, który wyznacza centrum świata, gdzie cesarz z dynastii Mingów 3 razy w roku składał hołd niebiosom w
pierwszy dzień zimy, w nowy rok oraz w ostatni dzień wiosny, prosząc o dobre urodzaje. Najpiękniejsza to świątynia niebios z trójspadowym dachem, gdzie wszędzie przewija się symbol liczby 9 jako pozytywnej siły symbolizującej niebo. Odwiedzamy też fabrykę naczyń pokrywanych ozdobami z miedzi, które wypełniane są farbą, a następnie wszystko jest szlifowane i polerowane. W niedzielę udajemy się na mszę świętą do katedry w Pekinie. Jest to jedyny czynny oficjalnie kościół, gdzie można odprawiać mszę świętą bez żadnych konsekwencji. Jednak nie wolno tutaj wypowiadać imienia Ojca Świętego, gdzie władze Chin zabraniają utrzymywania kontaktu z Watykanem. Zadziwia nas jednak pobożność ludzi, którzy wiedząc, że jesteśmy z Polski, posłusznie Ojcu Świętemu wychodzą z ławek, prosząc o błogosławieństwo i całując nam ręce. Odwiedzamy też zakazane miasto, czyli Zimowy Pałac Cesarski. Jest to największy pałacowy zespół świata, wypełniony budynkami różnej wielkości na obszarze 720 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie znajduje się ponad 9 tysięcy pokoi, a wszystko otoczone jest 3,5-kilometrowym murem. Odwiedzamy też pekińskie zoo, gdzie oprócz Chengdu, Moskwy i Londynu, jedynie tutaj na świecie możemy podziwiać biało-czarne pandy. Obecnie w 22 prowincjach chińskich żyje około 1,3 miliarda ludzi. Tak wielkiego tłumu wyszukuje się najbardziej utalentowane dzieci. Zabiera się je z rodzinnych domów i zamyka w specjalnych szkołach, gdzie nieustanne ćwiczenia doprowadzają ich ciała do perfekcji. Owoce ich treningów możemy podziwiać podczas olimpiad, mistrzostw, ale i tutaj w Pekinie w czasie akrobatycznych występów. Chiny przeżywają ogromny boom gospodarczy. Dochód narodowy brutto wynosi ponad 500 miliardów dolarów.
Każdej nocy burzone są stare chińskie lepianki, a na tym miejscu buduje się ogromne kryształowe wieżowce. Na północnej granicy Chin odwiedzamy Wielki Mur, mający ponad 7 tysięcy kilometrów długości. Budowany był etapami, począwszy od VII wieku przed naszą erą, a miał bronić Chiny przed atakami Hunów. Znosiło go ponad 2 miliony żołnierzy i chłopów, a przy każdym kilometrowym odcinku budowy umierało z wyczerpania około 10 tysięcy ludzi. Mur ten to jedyny obiekt na Ziemi widoczny z kosmosu. Jest symbolem chińskiej siły, a przywódca Mao kazał wyryć na obelisku słowa: kto nie wejdzie na mur, nie jest mężczyzną. Spożywamy też tradycyjną kaczkę chińską, gdzie mięso wija się w cienki naleśnik i smaruje się czekoladowym sosem. Jadąc na lotnisko, podziwiamy Chińczyków, którzy każdego poranka uprawiają gimnastykę zwaną walką z cieniami. Pełni wdzięczności żegnamy się z Janem, który jako dyrektor chińskiego biura podróży towarzyszył naszej pielgrzymce, czyniąc wszystko, aby każdy mógł być do końca zadowolony. Dziękujemy Bogu za to, że poprowadził nas szczęśliwie po tych odległych zakątkach ziemi, za tę wielką łaskę nowych doświadczeń, gdzie codziennie na ołtarzu żywy Chrystus ofiarował się za nas na terenie kraju, gdzie grozi więzienie za odprawianie Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za każdy szczęśliwy start i lądowanie. I wszystkim, którzy poprzez miłość tworzyli tę chrystusową rodzinę, niech Bóg nadal błogosławi.